vlogi na moim kanale New Day, New Lessons. Słuchajcie, jestem dzisiaj z Igą, z moją Dejdę. Witajcie. I będziemy dzisiaj tworzyć świąteczny przepis. I powiem Wam, że ten przepis nie do końca jest taki świąteczny, świąteczny, ale z drugiej strony jesteśmy ubrane w świąteczne ubrania, więc myślę, że to dodaje do klimatu i się liczy. Tak, a poza tym ja myślę, że on jest bardzo świąteczny, dlatego, że słuchajcie, no kto nie robi ciastek na święta? No i to prawda. No właśnie, ty na przykład bardzo dużo ciastek robisz. I ja też miałam coś takiego, że nigdy nie mogłam znaleźć takich idealnych maślanych ciastek, w sensie przepisu. I historia w ogóle taka szybka tego jest taka, że słuchajcie, byłam w mojej ulubionej Knice, właśnie tam były ciasteczka i tak spróbowałam jednego ciastka, mówię, Jezus, co to jest, jakie to jest dobre. I właśnie tam właścicielka mówi, że no, że teściowa zrobiła, mówię, dawaj mi to. No, że robiłam właśnie teraz e-booka z moją przyjaciółką Mają. To stwierdziłam, że koniecznie muszę to przerobić w taką zdrową wersję i stworzyć właśnie idealne maślane ciasteczka w nieco zdrowej wersji, ale jest tutaj też troszkę mąki pszennej, także troszkę szaleństwa na święta się przyda. Dla nas dietetyczek to jest szaleństwo, nie? Szaleństwo, bo no. Mąka pszenna. My zawsze kokosowa, gryczana, jakieś takie, a tutaj będzie pszenna i o. I są dwa typy ludzi na święta, czyli ci, którzy uwielbiają święta i ci, którzy... Lubią je nieco mniej, ale takich ludzi to nie rozumiem. To ja też nie rozumiem. No właśnie, bo my je uwielbiamy, chyba widać po naszych outfitach, więc dzisiaj będziemy tworzyć proporcje. 230 arkiszowe i 270 pszennej przesiane przez sito. Super. I mamy tutaj też cukier kokosowy. I mamy tutaj też 5 żółtek, tak? Tak, 5 żółtek. I mamy tutaj... Masełko. Masło, okej. Okay. Czyli dobrze, czyli możemy zaczynać tak naprawdę, tak? Powiedz mi, pierwszy krok to co? Pierwszym krokiem jest utarcie cukru, czyli u nas kokosowego, z żółtkami, mikserem. I możecie też, słuchajcie, dodać sobie trochę wanilii, albo w formie takiego aromatu, albo... Czyli to znaczy, że mam po prostu to wrzucić? Tak, wyrzucasz, no i będziemy to miksować mikserem. Utarcie! Oh my god. Dobra, wystarczy? Nie. Jeszcze? Do puszystej piany. Do puszystej piany? Tak. Jedziesz! Malenka! Utarty cukier z żółtkami powinien wyglądać mniej więcej tak, czyli zwiększyć trochę swoją objętość, żeby to była trochę taka ala pianka. I właśnie tak z oczu tutaj się nachylamy i słuchajcie, to smakuje, znaczy smakuje, to pachnie jak karmel, albo jakaś taka masa krupkowa, nie? Powiem Wam, że... że chyba zmienię e-booka, żeby jednak dać cukier kokosowy. No faktycznie, fajnie to smakuje. Ja jestem teraz takim pomocnikiem Mikołajowej, więc... Tak, słyszeliśmy, że mogę jej dzisiaj rozkazywać. Już nie przesadzę. Czyli umyłam już dłonie i teraz mogę przystąpić do... brudnej roboty. To nie jest aż taka brudna, to śliskie. Nie, nawet nie jest śliska, nieważne. I słuchajcie, i teraz... Coś, nie? Jeszcze nie mieszaj, nie! My germs! Ugniatamy teraz, słuchajcie, masło, tylko musi być miękkie, jak widzicie. Lub ewentualnie, jeśli macie twarde, to możecie je lekko rozpuścić. Ja mam chyba za duże dłonie na tą miskę. No i to mi ogólnie przypomina o tym, jak na przykład na święta robimy meat pie w domu. Bo my na przykład robimy takie święta, że wiesz, mamy potrawy polskie i na przykład potrawy nigeryjskie. No właśnie, więc my sobie bardzo często to mieszamy i mamy taką potrawę, która się nazywa meat pie. I właśnie ciasto przygotowuje się w taki sam sposób. Takie pieczone pierogi z mięsem. I z ziemniakami i z marchewką. Może kiedyś będzie nagram... musieli zrobić dokładnie, no, jakiś taki swój przepis, taki wiesz, top, bo ty czasami jak stawiasz się tak, co nie? Jezu, no zjadłem. Ale to właśnie chyba lepiej ci idzie w słonych rzeczach, nie? Wiesz co, ja chyba wolę przygotowywać właśnie słodkie. Tak? No. A mi się właśnie wydawało, znaczy fajne masz pomysły na słone, o, może tak. Dziękuję. No. A jeszcze co do mąki, to ona musi być przesiana, że była trochę taka, właśnie masz dyskusję, jak to się mówi. I zapomniałam w końcu. Wydmuchana. Nadmuchana trochę. Ci zazdroszczę, nie wiem czy... A co, chcesz dokończyć? No mogę. No dawaj, Namówiłaś! Teraz łączymy dwie masy razem. I znowu bawimy się w ugniatanko. Słuchajcie. Nie no, ale powiem Wam... Ale słyszysz to takie... Tak. Czekajcie. ASMR. No myślę, że takie fajne doznania. Tak samo nie wiem, czy kiedyś robi się ciasto drożdżowe. Jezu, mieszanie ciasta drożdżowego. Jak ono się tak napuchnie i później tak cudne. I to chodzi o taką właśnie konsystencję, czyli takie ciasto, które możemy zwinąć w kulkę.
Gdyby Wam się za bardzo lepiło, chociaż wątpię, to możecie troszkę mąki sobie podsypać. Także teraz Osi będziemy zawijać tą kulę naszą w papier do pieczenia i na chwilkę do zamrażalnika, na 20 minut z tego co pamiętam. Super. Dobra. I zabieramy. No, co to sobie chodzimy? Rozdzielamy, tak? Rozdzielamy to ciasto. No, bierzemy sobie tak mniej więcej, no może... Na trzy części? Dobra, niech tak. Będzie na trzy części. I będziemy mąkować. Podsypujemy sobie trochę mąką tutaj na blacie, może to zrobiłyśmy. Trochę oczywiście też walok. Podsypujemy. Formujemy takie... Taki placek i ja tak po prostu sobie chciałam to dotykać. Ważne jest to, że słuchajcie, one mają być dość grube. One już nie urosną, o. Także taką jak chcecie grubość, taką robicie. Ale tak, bo nie ma żadnego proszku do pieczenia. Tak, tak. Czyli dlatego one są takie super maślane, że one nie są takie twarde, wiesz, ani nie wykrajamy. Dobrze. Ja wybrałam choinkę, bo jestem dzisiaj ubrana na choinkę. No tak, a jak gwiazdeczka była. Bo tak. Bo jestem gwiazdą. Tak. No dobra, więc teraz sobie tak... Ale super. Zobacz, one są takie bardzo maślane. Naprawdę, że one takie są... No dla mnie ta masa jest genialna. Zobacz. Wow. Nie! Rozwaliłam moją choinkę. Taka grubość mniej więcej. Czyli piekarnik nagrzewamy do 160 stopni, tak? Tak. Termoobieg. Termoobieg, okej. Okay. Termoobieg 160 stopni, żeby nie było. Jak kajmak. Jak kajmak. Doprawda. Zazwyczaj na przykład jak tworzysz przepisy, zazwyczaj używasz powiedzmy mąki jaglanej albo tak. Po prostu tworzysz jak najzdrowsze te przepisy, a tutaj jednak jest takie świąteczne szaleństwo. Dokładnie, w ogóle słuchajcie, jestem taka bardzo zdroworozsądkowa, czyli no jednak też po tylu latach gdzieś tam studiów już wiemy tak naprawdę Osi to samo, że wiecie, to nie chodzi o to, żeby mieć taką mega restrykcyjną dietę, że po prostu ograniczycie wszystko i tak dalej. Trzeba po prostu chować zdrowy rozsądek, no bo nikt przez całe życie nie zrezygnuje tak. Właśnie, nie wiem, z ciasteczek, z mąki pszennej, z pizzy, no trzeba po prostu mieć, znać ten umiar, dokładnie, umiar. Jest takie imię. Tak, taki umiar i takie coś, że po prostu dieta była takim stylem życia na całe życie, a nie po prostu restrykcją jedną wielką. Prawdziwy dietetyk przechodzi różne diety. Tak. Testuje, nawet te najgłupsze. Ja byłam na diecie ketogenicznej, byłam na diecie wysokobiałkowej Dukana, a to jako nastolatka. Miałam taki okres, gdzie jadłam co 3 godziny. A, miałam okres, gdzie... dziennie, co 3 tak, godziny? Tak, miałam okres, gdzie liczyłam makro, miałam okres, gdzie liczyłam kalorie. Więc ja no przeszłam przez to wszystko. Oczywiście, że tak. Więc tak, więc najlepszym sposobem żywienia jest taki, który będzie po prostu Wam pasował, będziecie się nim czuli dobrze. No i oczywiście znali właśnie ten umiar, tak? A po 16 minutach mamy już gotowe ciasteczka i taki pro tip, bo są teraz obsypane cukrem pudrem. Żeby zrobić zdrowszą wersję, możecie zblendować erytro i posypać ciasteczka. Czyli cukier puder z erytrolu. Także więcej takich przepisów znajdziecie w e-booku Zimowe Kulinaria. Link będzie pod filmikiem. Zapraszamy serdecznie. I to było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Koniecznie dajcie znać, jeżeli odtworzycie ten przepis i dajcie znać, czy Wam smakowało. A jeżeli będziecie odtwarzać ten przepis, to koniecznie oznaczcie Igę. I oczywiście możecie mnie też oznaczyć, bo pomagałam. Byłaś elfem pomocnikiem. Albo choinką. Ale co, proste przepis, nie? Jestem pewna, którym jestem. Przepis był prosty, ja bardzo lubię proste przepisy. Także co, do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Bye! Pa!